wysłuchamy wykładu profesora Żaryna, Jana Żaryna, a w tej chwili chcieliśmy pożegnać. Przyjechał do nas głodujący z Krakowa, Lech Jaranowski. Towarzyszył nam przez te ostatnie dni, wprawdzie nie głodował, ale bardzo pomagał nam tutaj się organizować, udzielał dobrych rad i chcieliśmy, ponieważ teraz się spieszy na pociąg, nie może zostać na wykładzie, to chcieliśmy mu serdecznie podziękować za pomoc. Walczymy dalej i Kraków, Warszawa, wspólna sprawa. Kochani, ja chciałem serdecznie wam podziękować, że i od razu przeprosić, że użyli takiego patetycznego określenia. Kraków podniósł tam sztandar. Warszawa go godnie po Krakowie przejęła i myślę, że jesteśmy razem, że doprowadzimy do sensownego zakończenia tego naszego obywatelskiego nieposłuszeństwa. Nie może być tak, jak było do tej pory. Serdecznie wam dziękuję, Adamie, i przypomniałem sobie, przyjeżdżając tu do Warszawy, i nakleiłem nawet na takiej twardze Solidarności taki krótki napis z lat dawnych, ze stanu wojennego. W Nowej Hucie i w Krakowie podczas demonstracji krzyczeliśmy na ulicach ze wzniesionymi rękami do góry: Warszawa, Kraków, Warszawa, wspólna sprawa. I dzisiaj występujemy pod tym samym hasłem: Kraków, Warszawa, wspólna sprawa. Dziękuję bardzo. Ja witam też bardzo serdecznie. Na początek może parę komunikatów takich, które ułatwią zrozumienie, dlaczego tutaj jestem w tym momencie i w tym miejscu. Nie tylko dlatego, że prywatnie znam Adama, ale dlatego, że reprezentuję, jak mi się wydaje, kilka co najmniej środowisk, które poprzez moją osobę chciałyby wyrazić wielki szacunek zarówno dla krakowskiej grupy głodujących, jak i dla warszawskich kontynuatorów tego protestu, tego aktu nieposłuszeństwa. A te instytucje, o których chciałbym powiedzieć Państwu i również Adamowi i kolegom, żeby też o tym wiedział, to są następujące. To znaczy, dzisiaj odbyła się Rada Naukowa Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Rada ta podjęła na wniosek dziekanatu, to znaczy sami dziekani przygotowali tekst wspierający was i ten tekst przygotowany przede wszystkim przez pana profesora Janusza Odziemkowskiego został przegłosowany i macie kolejną radę naukową, która was wspiera i mam nadzieję, że odpowiedni tam komunikat prasowy został przekazany. Także do tej sztafety rad naukowych UMK i innych uczelni czy Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk to dołączyła również Rada Naukowa Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To jest pierwsza wiadomość. Druga to, że reprezentuję w jakiejś mierze, mam nadzieję, co najmniej dwa tutaj znajdujące się na banerach stowarzyszenia, czyli zaczynając od większego baneru, bo lepiej jest widoczny, to od razu wiadomo, że poważna instytucja, Stowarzyszenie 13 grudnia i Stowarzyszenie Polska jest najważniejsza. I to stowarzyszenie tam na górze ma swój też baner, ale patrzę również na ten protest głodowy w obronie polskiej szkoły, ponieważ to też zostało przygotowane przez członków naszego stowarzyszenia, właśnie SPJN. I myśmy założyli po 1 marca taką konfederację środowisk patriotycznych, tak żeśmy się nazwali, kilkadziesiąt
stowarzyszeń i część tych stowarzyszeń również poparła wniosek, który idzie rzecz jasna śladem tych wszystkich uczelnianych słów wsparcia i innych, więc myślę, Adamie, że macie też wsparcie tych wszystkich środowisk, które występowały, mam nadzieję, godnie 1 marca 2012 roku na terenie Warszawy i też te 30 stowarzyszeń są z Wami. To tak na początek, ale rzecz jasna dzisiaj przyszedłem tutaj, żeby Państwu opowiedzieć taki temat jak najbardziej historyczny, który jednocześnie jest tematem, mam nadzieję, nas wszystkich absorbującym, a w kontekście tej dzisiejszej lekcji żywej historii i żywego patriotyzmu, tematem tym bardziej niejako godnym zaprezentowania. Zatytułowałem to swoje wystąpienie Patriotyzm, myślnik, świadomość historyczna Polaków. Jaki jest związek przyczynowo-skutkowy między tymi dwoma częściami tytułu mojego wystąpienia? Otóż związek jest oczywisty. W naszej historii mamy bardzo liczne przykłady postaw ludzkich, również programów działania bardzo konkretnego, które w nas samych budują ten patriotyzm, który nie jest tylko i wyłącznie definicją słownikową, tylko jest patriotyzmem realnym, to znaczy wynikającym z naszej polskiej tożsamości. Inaczej mówiąc, poznanie naszej historii właśnie z tej perspektywy przykładów świadczących o patriotyzmie zapełnia nam to pojęcie treścią bardzo często szczegółową, treścią dotyczącą tego przejawu patriotycznej postawy, który w ostatnich szczególnie setleciach był w historii naszego narodu widoczny. I to jest, można powiedzieć, treścią mojego wystąpienia. Ale zanim o tym powiem, to chciałbym na początku odwołać się do takich badań socjologicznych, które w jakiejś mierze, można powiedzieć, że zaprzeczają tej tezie mojej, to znaczy istnienia jakiejś łączności między świadomością historyczną, czyli poznaniem historycznym polskiego patriotyzmu, a patriotyzmem jako postawą pożądaną, uznawaną, traktowaną jako coś, co nas konstytuuje, co jest dla nas najważniejsze. Otóż w jednym z numerów krakowskich Arkan została przeprowadzona taka ankieta dotycząca odpowiedzi na pytanie, czy polskość jest potrzebna. I między innymi w tym zestawie wybitnych osób, które opowiadały na pytanie o potrzebę polskości, zabrała głos również pani doktor Barbara Fedyszak-Radziejowska i podała wyniki badań socjologicznych CBOS-u, które dotyczyły no właśnie tej kwestii wyboru dla każdego człowieka, wyboru jakby najistotniejszego takiego znaku rozpoznawczego, mówiąc w cudzysłowie. I otóż proszę sobie wyobrazić, że we wszystkich kolejnych edycjach badań prowadzonych przez pana profesora Kosełę, to były takie cykliczne badania dotyczące odpowiedzi na pytanie, kim przede wszystkim jestem, najwięcej odpowiedzi to były właśnie odpowiedzi jestem Polakiem. Jestem Polakiem. Taka odpowiedź padała jako pierwsza i oczywista, przy czym w roku 1995 przykładowo taką odpowiedź
taka odpowiedź padła z ust 85% badanych, a na przykład w 2007 roku, to były ostatnie badania z tego cyklu, 94%, czyli na dodatek nie ma tendencji spadkowej, tylko odwrotnie jest tendencja ewidentnie zwyżkowa. Przy czym, żeby była jasność, z kim konfrontowano to pojęcie, prawda? To znaczy ta identyfikacja, jestem Polakiem. Otóż drugim znakiem rozpoznawczym była płeć. To znaczy dopiero później ludzie odpowiadali, jestem mężczyzną, jestem kobietą. Przede wszystkim jestem Polakiem. Także to nie było konfrontowane z byle jakim zestawem, prawda? Tylko z zestawem bardzo poważnych identyfikacji innych, prawda? Na tak postawione pytanie znowu odpowiadało od 84 do 85% badanych. W tym zestawie było również pytanie o to, czy jestem Europejczykiem. No i tutaj odpowiedzi były zdecydowanie mniej budujące dla miłośników takich odpowiedzi, ale no, też było te odpowiedzi powyżej 50%. 59 do 60 paru procent odpowiadało, jestem Europejczykiem. Mówię o tym dlatego, że rzecz jasna te badania socjologiczne nie wprowadzały do pytań, nie wprowadzały jednocześnie pytania o wiedzę dotyczącą tego, co to znaczy jestem Polakiem, prawda? W związku z tym być może, tak zresztą pani doktor Fedyszak-Radziejowska to próbuje rozumieć, że z jednej strony należy się cieszyć, ponieważ niewątpliwie jesteśmy narodem, który nadal się bardzo mocno identyfikuje z polskością i identyfikuje się z tą naszą historią, ale jednocześnie wcale to nie musi oznaczać, że jesteśmy narodem dobrze wykształconym, zdającym sobie jakby do końca sprawę z tego bogactwa, które kryje się pod tym znakiem, pod tym słowem, pod tym pojęciem Polak, polskość. I drugie badanie, które chciałbym przywołać, mianowicie w Instytucie Pamięci Narodowej swego czasu, konkretnie w roku 2007, przeprowadziliśmy, robił to dr Łukasz Michalski, który właśnie na tej podstawie obronił swoją pracę doktorską, takie badanie z pogranicza socjologii, dydaktyki historii i historii dotyczące właśnie wiedzy historycznej wśród uczniów szkół, przede wszystkim gimnazjalnych. Przy czym zrobił to na poziomie tylko i wyłącznie pewnym wybranym, to znaczy wziął do tych badań szkoły warszawskie jako dużej metropolii i jednocześnie skonfrontował to z badaniami dotyczącymi powiatów dalej położonych od centrum wielkich metropolii, mając nadzieję, że to da mu jakąś szansę na porównanie. Nie chcę twierdzić, że była to metoda do końca doskonała. Sam jako recenzent tej pracy doktorskiej miałem co do tego sporo zastrzeżeń, ale ważniejsze jest to, co mu wyszło. Mianowicie w zasadzie można powiedzieć, że na poziomie tego 2007 roku, kiedy on te badania przeprowadził, to wynik jest troszkę podobny do tej puli odpowiedzi, która z kolei dotyczyła ludzi raczej dorosłych, świata naszego, a nie, czy mojego, powiedzmy, pokolenia, a nie młodzieży szkolnej. Otóż odpowiedzi dotyczące przede wszystkim takich fundamentalnych kwestii, jak wybierz 10 najwybitniejszych Polaków na przestrzeni wieków. Młodzież wybierała tych najwybitniejszych Polaków. Jednocześnie było widać z tychże odpowiedzi, że ma kłopot nie polegający na tym, żeby nie chciała wybrać tego najwybitniejszego, tylko że liczba tych
najwybitniejszych, zdaniem młodzieży, no strasznie była wąska. Nie dlatego, żeby ona była naprawdę wąska, tylko dlatego, że nie byli oni w stanie już w swojej pamięci uczniowskiej odnaleźć taką skalę odpowiedzi. Jednocześnie, jeżeli się im zadawało pytanie dotyczące właśnie patriotyzmu, dotyczące powstań narodowych na przykład, czy oceniasz je pozytywnie, czy negatywnie, no to zdecydowana większość, niezależnie od tego, że nie potrafiła znaleźć odpowiedzi, kto był przywódcą danego powstania, to odpowiadała ewidentnie tak, to było świadectwem naszego patriotyzmu, naszej walki o niepodległość. Pytania dotyczące właśnie kategorii niepodległości też były odpowiedzi jak najbardziej pozytywne. No oczywiście wygrał bezapelacyjnie Jan Paweł II w tej hierarchii osób najbardziej nie tylko pozytywnych, ale stawianych jako autorytety dla młodzieży tej właśnie gimnazjalnej. Ale już pytania, które by ewentualnie świadczyło o nauczaniu Jana Pawła II, no oczywiście uderzały w mur, czy też w jakąś głęboką ignorancję, niewiedzę. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że oczywiście łącząc to wszystko, co do tej pory powiedziałem, można zaryzykować taką tezę, że jesteśmy wspaniałymi patriotami jako naród. Jesteśmy Polakami, którzy mają jakby pełną świadomość, że polskość dla nich jest najważniejsza. Natomiast niekoniecznie jesteśmy zainteresowani intelektualnie do tego, żeby tak do końca zgłębiać i czuć taką potrzebę zgłębiania tej odpowiedzi na to pytanie, co to znaczy polski patriotyzm, co to w praktyce oznacza, czy mamy jakąś naukę z historii, która nam pokazuje, w jaki sposób myśmy reagowali na różnorodne wydarzenia związane z naszą historią. I nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle, nie chcę tego oceniać, tylko tak być może jest i że trzeba sobie to niejako przyjąć do wiadomości. Ja jednak jako historyk chciałbym bardzo rzecz jasna, żebyśmy tę lukę między stanem emocjonalnym naszej miłości do ojczyzny, a znajomością tej postawy patriotyzmu w historii wypełnili treścią. I otóż na potrzeby takiego wykładu, który siłą rzeczy musi być syntetyczny, chciałbym się odwołać tutaj do dwóch osób, które próbowały systematyzować ten nasz polski patriotyzm w tym ciągu historycznym, i do pana profesora Walickiego oraz do pana doktora Pawła Skibińskiego, którzy próbowali zdefiniować w sensie historycznym ten nasz specyficzny polski patriotyzm, ponieważ ta definicja wydaje mi się słuszna, to ją państwu podam, a potem będziemy rozwijać te trzy wątki, jak państwo zobaczą. Otóż ich zdaniem polski patriotyzm to przede wszystkim punkt pierwszy, tak zwany patriotyzm insurekcyjny, punkt drugi, tak zwany patriotyzm republikański i punkt trzeci, patriotyzm narodowo-demokratyczny, czyli endecki, mówiąc w skrócie, ja go jeszcze uzupełniam takim słowem, kluczem, które to słowo lepiej moim zdaniem oddaje treść tego polskiego patriotyzmu, tego rodzaju polskiego patriotyzmu, to znaczy patriotyzm samorządny. A zatem samorządny, republikański i insurekcyjny. Jak się wydaje, te trzy słowa rzeczywiście są bardzo celnym opisem naszej rzeczywistości historycznej z punktu widzenia opowieści o polskim patriotyzmie. Otóż patriotyzm insurekcyjny, o nim oczywiście wiemy najwięcej, zarówno z racji przejawów tegoż patriotyzmu w historii, jak i z racji osób, które próbowały bardzo celnie opisać to zjawisko historyczne. Jednym z ostatnich, który to czynił w sposób szalenie ciekawy, to pan profesor Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który no, niewątpliwie można powiedzieć, że sam jest reprezentantem w jakiejś mierze tego nurtu polskiego patriotyzmu insurekcyjnego, a niewątpliwie spośród polityków, których byśmy
w naszej, że tak powiem, generacji, w naszych czasach uznali za prawdopodobnie ostatniego przedstawiciela tego nurtu, to był oczywiście świętej pamięci prezydent RP Lech Kaczyński. To jest ten nurt właśnie patriotyzmu insurekcyjnego. I co on oznacza w związku z tym? Bo to wcale nie oznacza, jak Państwo już mam nadzieję wyczuwają, że to są osoby, które koniecznie biorą szable i idą na wroga, prawda? To jest troszkę szersze pojęcie nasze historyczne. Otóż wydaje się, że takim miejscem, jeśli patrzymy retrospektywnie na naszą historię, w którym pojawia się ten przejaw polskiej odpowiedzialności za własne państwo i za własną wspólnotę, która stanie się takim fundamentem budowanej później właśnie tej insurekcyjności polskiej, to będzie Konfederacja Barska. 1768-1772. Bardzo ciekawie na ten temat pisał wybitny polski historyk, profesor Władysław Konopczyński, notabene narodowy demokrata, a więc patrzący z innej perspektywy w sensie tego dziedzictwa patriotycznego, właśnie samorządnego, ale patrzył na Konfederację Barską i na następne zresztą poczynania kolejnych pokoleń i który wytworzył taką oto mniej więcej definicję tego patriotyzmu konfederatów. Mianowicie patriotyzm konfederatów barskich to jest patriotyzm pokolenia, które widzi w oczach niejako upadającą Rzeczpospolitą, upadające państwo. I to jest pokolenie, które zarówno ono, jak i troszkę młodsze, które będzie świadkiem kolejnych drugiego i trzeciego rozbioru Polski, będzie świadkiem nie tylko próby ratowania niepodległej i całej Rzeczpospolitej, ale będzie też po raz pierwszy tak dramatyczny sposób świadkiem klęski. To jest świadectwo klęski. I niewątpliwie świadectwo klęski jest, można powiedzieć, bardzo mocnym elementem patriotyzmu insurekcyjnego. Niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, to Konfederacja Barska wytworzyła w swoim doświadczeniu dwie takie modelowe jakby cechy polskiego patriotyzmu. Z jednej strony, dwie można powiedzieć w jakiejś mierze przeciwstawne. Z jednej strony świadomość odpowiedzialności, z drugiej strony świadomość, że ta odpowiedzialność wcale nie musi być radosna. To znaczy nie musi być wypełniona pozytywnie. Ona może się zamienić w klęskę. I to jest pierwsze takie doświadczenie patriotyzmu insurekcyjnego, którego nosiciele musieli sobie też zadać pytanie, to w takim razie dlaczego? Po co wchodzić w klęskę? Bo następne pokolenia, można powiedzieć, my już to widzimy po kolejnych pokoleniach powstania kościuszkowskiego, listopadowego, styczniowego, przecież oni poszli tą samą drogą, to znaczy w klęskę. No to pytanie, dlaczego się nie zatrzymali, kiedy sobie powiedzieli, a jaki jest sens? I otóż odpowiedź padła w Konfederacji Barskiej, w tej samej. To samo pokolenie już wiedziało, że jest odpowiedź na pytanie o klęskę, o sens klęski. Mianowicie to pytanie o sens klęski było takie, podczas jednego z wykładów pan profesor Andrzej Nowak zdefiniował to dużo ładniej niż ja to w tej chwili potrafię uczynić, bo posiłkując się bardzo pięknym wierszem z epoki, mianowicie jeśli ja nie podejmę tej walki i nieutoczona będzie moja krew, to w takim razie dlaczego następne pokolenia mają walczyć o Polskę? A jeżeli ja utoczę tę krew, to ona staje się w tym momencie bardzo ważnym, no nie chcę używać tego słowa, ale użyję, szantażem dla następnych pokoleń. Oni będą konfrontowani z pokolenia na pokolenie z krwią, która została przelana. To się nazywa odpowiedzialność. I to jest rzeczywiście, wydaje się, że niejako w bardzo krótki sposób zdefiniowany sens przegranej Konfederacji Barskiej, gdzie oni z jednej strony mają świadomość,
że upada Rzeczpospolita, wcale nie wiedzą, czy występując przeciwko i wewnętrznemu rozkładowi, i zewnętrznej rzeczywistości politycznej, czyli Rosji, mają szansę na zwycięstwo, bo rozkład tego państwa jest już zbyt znaczny, żeby ratować. Tym niemniej ten wysiłek podejmują nie tylko dlatego, żeby wygrać dziś, tylko żeby ta wygrana kiedyś w ogóle nastąpiła. Jeżeli oni tego teraz nie zrobią, jeżeli tego nie zrozumieją dzisiaj, to w tym momencie okaże się, że zaprzepaścili szansę dla przyszłych pokoleń, które już tej odpowiedzialności chwili nie będą miały tak silnej, dlatego że nie będą mieli przykładu. Nie będą mieli przykładu pokolenia wcześniejszego. To zresztą tak na marginesie, Adamie, i do was też to niech przemówi, bo to jest też pewien znak. To znaczy, przegrana dziś wcale nie oznacza, że nie stworzycie pewnej jakby siły odpowiedzialności dla następnych osób, czy dla następnych grup. Jakbyście tego nie robili, to nie byłoby się niejako do czego w ten właśnie szantażujący sposób odwołać. Ale to zależy, jak zdefiniujemy przegraną i zwycięstwo. A no właśnie, dobrze. Zwycięstwo wcale nie jest przyjście ministra, to co innego. Nie, to ja już nie chcę dalej iść w kierunku, że tak powiem, porównań. Chodzi mi o tylko sygnał, żeby też myśleć w kategoriach tego właśnie patriotyzmu insurekcyjnego, który w ogóle jest obliczony na pewnego rodzaju strategię dotyczącą myślenia patriotycznego. Ta strategia powoduje, że zwycięstwo nie musi być w samym akcie widoczne. Ono przychodzi w innym trybie niejako. Mam nadzieję, że to Państwo rozumieją. Nie ma co dalej się na ten temat tutaj wypowiadać. Otóż ten patriotyzm insurekcyjny... Tak, właściwie należałoby nie mówić, że to jest świadectwo klęski, tylko świadectwo odpowiedzialności. Też to starałem się powiedzieć. Tak, jest świadectwo odpowiedzialności pomimo perspektywy klęski. Tak jest. Zgadza się. Tak. Proszę Państwa, ten przekaz niejako historyczny, który mamy w sobie jako już odbiorcy dziejów, oczywiście ma swoje dalsze konsekwencje, jeśli chodzi o patriotyzm insurekcyjny, i wydaje mi się, choć oczywiście mogą się Państwo ze mną nie zgodzić, że jest on również nosicielem nie tylko tej informacji, o której starałem się Państwu powiedzieć, ale jeszcze jednej informacji, która to informacja, można powiedzieć, że jest również pewnego rodzaju obciążeniem naszym historycznym. Otóż ta tradycja insurekcyjna, jeżeli przyjrzymy się jej w XIX wieku, czyli 1794, 1830-31, 1863, ale także pomniejsze, mniej spektakularne akty oporu, to zdecydowana większość z nich, choć te pomniejsze, to też jest ciekawe, że wyłamują się, jak choćby rok 1846, czy na przykład 1876, zupełnie nieznana próba odbicia się od tej klęski powstania styczniowego, ale te, które tkwią najgłębiej w naszej świadomości, to te wszystkie akty insurekcyjne są, rzecz jasna, w XIX wieku związane z widzeniem wroga. Mianowicie ten wróg w zasadzie jest jeden. To znaczy jest to carska Rosja. Ten wróg jest jeden. I oczywiście powody są, można powiedzieć, z jednej strony oczywiste. Jeżeli weźmiemy mapę I Rzeczpospolitej i następnie zobaczymy, jak głęboko weszła Rosja w terytorium I Rzeczpospolitej, no to oczywiście szczególnie od czasów Królestwa Polskiego, od 1815 roku i wiedeńskich układów,
Można powiedzieć, że Rosja weszła nawet nie na teren jedną drugą terytorium państwa polskiego, tak jak w samych rozbiorach do Warszawy, ale weszła dużo dalej, prawda? Jeszcze aż do Kalisza. W związku z tym można powiedzieć, że de facto odzyskanie niepodległości, co jest celem zrywów powstańczych, nie może się udać bez pokonania Rosji. Jest to jakby taka prosta wykładnia tej polskiej drogi do odzyskania państwowego, niepodległego bytu dla narodu polskiego. Ale to z kolei, dlatego nazwałem obciążeniem, że w okresie XIX wieku bardzo mocno zawężało nam alternatywne drogi myślenia politycznego. Ja oczywiście o tym powiem jeszcze przy okazji patriotyzmu narodowo-demokratycznego czy samorządnego, ale niewątpliwie jednym z głównych przejawów takiego krytycznego myślenia na temat antyrosyjskości to będzie co i raz to pojawiający się, bardzo często wybitny polski polityk, który będzie próbował niejako oderwać te elity polskie od takiego jednokierunkowego myślenia. Podam na razie tylko jeden przykład, bo jest mi on potrzebny do innych jeszcze wynurzeń. Mianowicie takim politykiem niewątpliwie, choć wewnętrznie w życiorysie swoim sprzecznym, ponieważ będzie stał po obydwu stronach tej drogi do niepodległości, to będzie Adam Jerzy Czartoryski. Adam Jerzy Czartoryski, który w okresie wejścia Napoleona na teren Europy Środkowej i w momencie, kiedy większość zdecydowana elit polskich opowiedziała się za Napoleonem i tą drogą francuską do niepodległości Polski, był nie tylko przyjacielem cara Aleksandra, ale również jego ministrem spraw zagranicznych. Jak wiemy, był tym ministrem spraw zagranicznych nie dlatego, żeby chciał zdradzić Polskę, tylko wręcz odwrotnie, był tym ministrem po to, żeby Polskę uratować. To znaczy, żeby wprowadzić na teren europejskiej polityki rosyjskiej cel w postaci odbudowania państwa polskiego. Jak Państwo doskonale wiedzą, on sam po doświadczeniu powstania listopadowego i wojny polsko-rosyjskiej 1931 roku jako prezes rządu narodowego znalazł się na wychodźstwie i oczywiście te swoje zdolności dyplomatyczne i znajomość świata, no jako niegdysiejszy minister spraw zagranicznych jednego z największych mocarstw światowych, przekuł na nową politykę, czyli politykę odbudowy państwa polskiego w oparciu o wojnę z Rosją. Między innymi w tym staraniach służył mu Adam Mickiewicz i budowę legionów i to wszystko, co wiąże się z konfliktem turecko-rosyjskim. Prawda? To jest przykład, który dlatego pozwalam sobie przypomnieć, żeby również dać Państwu taką dodatkową pigułkę do tego myślenia o polskim patriotyzmie insurekcyjnym. Mianowicie w wieku XIX za sprawą właśnie Adama Jerzego Czartoryskiego w tej jego drugiej odsłonie, choć w pierwszej w pewnym sensie też, ten model insurekcyjności i antyrosyjskości, jak już wiemy, wpisał się jeszcze trzeci człon polskiego patriotyzmu, bardzo widoczny w czymś, co nazywamy i chcielibyśmy do dzisiaj nazywać ideą, którą rozpisywano w wieku XIX wielokrotnie, walki za wolność naszą i waszą, a jednocześnie w tym haśle, w części przynajmniej tego hasła, znalazła się oto i taka definicja, której sensem jest
słowo, pojęcie w polityce polskiej bardzo istotne XIX i XX wieku, mianowicie pojęcie federalizmu. Otóż federalizm, który właśnie zapoczątkował, można powiedzieć, Adam Jerzy Czartoryski w tej swojej drugiej odsłonie antyrosyjskiej, kiedy próbował przez Turcję docierać na Kaukaz, między innymi do Adamowych Czeczenów właśnie i z nimi też, i z innymi kaukaskimi narodami budować, z Gruzinami, budować ten właśnie wielkie porozumienie za wolność naszą i waszą, tworzone w oparciu o interes wspólny pod tytułem Jedna Rosja nas gnębi, choć z różnych stron świata, od południa, od wschodu, od zachodu. Ten federalizm, żeby była jasność, sięgał oczywiście w polskim doświadczeniu patriotycznym bardzo ważnej, zupełnie innej tradycji, wcale nie XIX-wiecznej, tylko państwa Jagiellonów. Do czego za chwilę dotrę, gdy będę mówił o patriotyzmie republikańskim z kolei. Otóż ten patriotyzm insurekcyjny miał również i właśnie ten znak pod tytułem antyrosyjskość i w związku z tym budowanie nowej Polski, która by miała zaistnieć po opanowaniu i zniszczeniu i pokonaniu Rosji carskiej, to musiałaby być Polska zbudowana w przyjaźni z sąsiadami. W sensie projektu politycznego próbowali to robić powstańcy styczniowi na przykład, rząd narodowy, tworząc po raz pierwszy taką wizję, bardzo jeszcze niedookreśloną, na temat tego, jakby zrozumienia tego faktu, że w XIX wieku nie tylko odbywa się proces budowania nowoczesnego narodu polskiego, ale także tych narodów, które były w I Rzeczpospolitej, a które teraz mają inny już w gruncie rzeczy własny pomysł na życie i na własną podmiotowość. No i oczywiście w tym kierunku idąc dalej, można powiedzieć, że politykiem, który próbował łączyć i sumować niejako tę myśl insurekcyjną, czy ten patriotyzm insurekcyjny, to będzie oczywiście postać Józefa Piłsudskiego. To znaczy człowieka, który z jednej strony wyrasta z tradycji bezpośrednio insurekcyjnej powstania styczniowego i jest niewątpliwie osobą, która całym swoim życiorysem, a szczególnie tymi pierwszymi dziesięcioleciami aktywności do I wojny światowej, jest kontestującym pozytywistyczną wizję świata, Polski i problemów polskich. To jest dla niego kapitulacja, to jest dla niego objaw lojalizmu w gruncie rzeczy, a nie sięgania do tego celu, którym jest odzyskanie przez Polskę niepodległości. No i oczywiście zarówno jego istnienie w PPS-ie i akceptacja programu Polskiej Partii Socjalistycznej z 1992 roku, jak później tworzenie organizacji bojowej i stanie na czele tejże organizacji bojowej, czy później, rzecz jasna, już z terenu galicyjskiego tworzenie i przygotowywanie poprzez związki strzeleckie tej potencjalnej grupy powstańców, następnie pierwsza kadrowa. To wszystko wpisuje się w taki ciąg niejako przejęcia w nowych warunkach tej idei insurekcyjnej. Może najciekawszym, choć najmniej przez samego Piłsudskiego podkreślanym znakiem tego patriotyzmu insurekcyjnego było właśnie przyjęcie programu socjalistów z PPS-u z 1892 roku, gdzie przypomnę, że doszło wówczas do bardzo głębokiego rozłamu. Część tych wszystkich internacjonalistów poszła w kierunku późniejszego SDKPIL-u i niejako pozostawiła PPS w samotności, a Piłsudski właśnie przejął i ten ośrodek wileński, tę myśl programową, którą ułożyli w jakiejś mierze socjaliści na wychodźstwie, w innych warunkach funkcjonujący właśnie w tej pamięci o Towarzystwie Demokratycznym Polskim, czyli tej pamięci insurekcyjnej. Co takiego było w tym programie socjalistów, co zachwyciło Piłsudskiego? Otóż było to, że w
programie tym bardzo wyraźnie napisano w jakiejś mierze wprost, że to rodząca się klasa robotnicza ma tyle siły i tyle energii w sobie, że jest w stanie jako jedyna przejąć zobowiązania polskiego ziemiaństwa i polskiej szlachty. To znaczy ta szlachta, która się, ja teraz mówię oczywiście nie własnymi do końca słowami, tylko słowami tego dokumentu, że ta szlachta, która się wypaliła w powstaniach aż do styczniowego włącznie, jest już i żyje w kompleksie. Żyje w kompleksie niepozwalającym na to, by ta idea niepodległości insurekcyjnej mogła kiedykolwiek pod ich przywództwem wygrać. Ponieważ klęski to spowodowały. I klasa robotnicza, jako ta młoda, dynamiczna, nieposiadająca kompleksów, bo niczego nie posiadająca, żadnej pamięci, nie mająca w związku z tym też negatywnych skojarzeń, jest do, że tak powiem, wykorzystania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Proszę zobaczyć, ile w tym jest, nie do końca rzecz jasna rozpisanego, ale takiego w pamięci naszej, jak mówię, nie do końca rozpisanego, ale jednak bardzo silnego wątku, który później będzie obecny w Polsce powojennej. Rok 56, 70, 76, 80, czyli Solidarność i to promieniowanie Solidarności robotniczej jako właśnie robotników, którzy przejęli niejako obowiązki inteligencji polskiej. Którzy to robotnicy doprowadzili w jakiejś mierze do tego, żeśmy odzyskali niepodległość przede wszystkim. Tymi właśnie strajkami i tą determinacją, która doprowadziła nas przede wszystkim do sierpnia 1980 roku. W tym patriotyzmie Józefa Piłsudskiego jest jeszcze oczywiście bardzo ważny znak rozpoznawczy w postaci programu federacyjnego, czyli programu, który zakładał, moim osobistym zdaniem fałszywie, wynikało to z nie dopracowania niejako analizy rzeczywistości, ale nie moja teraz tu rola, żeby krytykować patriotów polskich, tylko raczej przedstawiać, co oni sobą reprezentowali. Faktem jest, że Piłsudski w tym projekcie federalistycznym odwołał się z jednej strony do tradycji jagiellońskiej, a z drugiej strony właśnie do tego federalizmu Jerzego Adama Czartoryskiego, próbując stworzyć takie lepiszcze, a tym lepiszczem jest przede wszystkim zagrożenie rosyjskie, zagrożenie wschodnie. Ono jest tak silne, tak silnie jego zdaniem było wbudowane w tradycję polską oraz tych narodów, które również wyskakiwały ku niepodległości, czyli Litwini, Białorusini, Ukraińcy, że to lepiszcze jest wystarczającym, żeby się zjednoczyć pod wodzą polską i rozpisać nową epokę jagiellońską, oczywiście już nie w ramach jednej Rzeczpospolitej, tylko w ramach takiego sojuszu międzypaństwowego, w którym by Polska odgrywała z racji swojego potencjału gospodarczego, ludnościowego, terytorialnego rolę wiodącą. Oczywiście zawiódł się, ponieważ te narody wcale nie odczuwały przede wszystkim zagrożenia rosyjskiego, jak się okazało, tylko zupełnie inne zagrożenia, które akurat nie wpisywały się w ten model federacyjnego myślenia. Ale faktem jest, że mimo porażki, mimo jednoznacznej klęski w pokoju ryskim koncepcji federacyjnej, ona będzie bardzo żywą w tej tradycji patriotyzmu polskiego, szczególnie będzie nośna i dyskutowana w warunkach rzeczywiście niepodległych na terenie wychodźstwa powojennego. Mam tutaj na myśli oczywiście ośrodek Jerzego Giedroycia, Maison Lafitte, kulturę paryską, gdzie na dobre i na złe ta koncepcja federacyjna będzie dalej niejako roztrząsana intelektualnie jako droga do niepodległości, czyli do III Rzeczpospolitej. A zatem reasumując, jak Państwo widzą, ta myśl patriotyczna, którą nazwałem insurekcyjną, ma bardzo dużo elementów, które są nie tylko niejako nienazwaną treścią, tylko bardzo, wydaje mi się, bogatą w treść definicją tego słowa. My jesteśmy patriotami jako naród dziedziczącymi, czy chcemy, czy nie chcemy, patriotyzm insurekcyjny.
Od niego się uczymy. Być może jesteśmy jego bezwolnymi następcami, podwykonawcami tych niegdysiejszych projektów. Oczywiście dużo lepiej by było, gdybyśmy się uczyli z tego dorobku patriotyzmu insurekcyjnego, a tworzyli nową jakość na XXI wiek. Nie ma powodu, żeby być tylko kopistami. No i żeby ułatwić to niekopiowanie tego najsilniejszego, jak mi się wydaje, nurtu w polskiej tradycji patriotycznej, czyli nurtu insurekcyjnego, to na koniec pewna krytyczna o nim uwaga. Mianowicie to szczególnie podkreśla w swoim artykule dr Paweł Skibiński, piszący do takiej pracy zbiorowej pod redakcją Dariusza Gawina o Powstaniu Warszawskim. Oczywiście, żeby była jasność, jest to praca pokazująca bohaterstwo tychże ludzi i w ogóle nie ma co rozmawiać na poziomie takim, czy honorujemy, czy nie honorujemy tych ludzi. Ale z drugiej strony on wprowadza tam takie zdanie, taki zapis, który konfrontuje z wybitną polską postacią, od której też warto się uczyć, czyli z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Mianowicie zapis dotyczący takiego pojęcia, które w polskim patriotyzmie też jest ważne, mianowicie pojęcia ekonomia krwi. Pojęcie ekonomia krwi, czyli zauważenia pewnego paradoksu. Ja jeszcze do tego pod sam koniec wrócę, więc ten paradoks tylko w tej chwili zasygnalizuję. Mianowicie ten paradoks polega na tym, Polaku, czy nie jest ci łatwiej zginąć niż żyć? To znaczy w twojej tradycji, ze względu na położenie geopolityczne, ze względu na wyzwania, które to terytorium wytworzyło w kolejnych pokoleniach, czy przypadkiem nie zauważyłeś, że łatwiej jest ci zginąć? A to w takim razie nie ma tak dobrze. A to ty jednak żyj. To znaczy życie jest dużo trudniejsze w gruncie rzeczy niż polec na polu chwały. I to jest ekonomia krwi, którą Stefan Wyszyński podkreślał w okresie przede wszystkim do swojego aresztowania we wrześniu 1953 roku. My go dziś widzimy przede wszystkim w tej perspektywie, że jego męczeństwo polegało na tym, że on został aresztowany. A kiedy się czyta pisma Wyszyńskiego, jego zapiski, nie ma cienia wątpliwości, że jego męczeństwo się skończyło 25 września 1953 roku, w momencie aresztowania. Za niego już podjęto decyzję. Wsadzono go do więzienia. Natomiast on musiał do tego dnia podejmować decyzje, które były dużo, dużo trudniejsze. To znaczy ratowanie Kościoła jednocześnie w sytuacji, kiedy najłatwiej było pójść do więzienia razem z tymi wszystkimi, którzy tam byli. I to też jest tradycja polskiego patriotyzmu. Ona jest jakby odwrotna od tego myślenia insurekcyjnego i też warto sobie to wprowadzić. Niekoniecznie konfrontacyjnie, tylko w pewnym refleksji, pewnej zadumie, po to, żeby w ogóle mieć refleksję na każdą decyzję, którą podejmujemy. To ona musi być wzbogacona refleksją niejako płynącą z innego sposobu myślenia. Ale może nie pamiętamy, bo to chodzi o podpisanie porozumienia. Tak jest, w 50 roku. To pokazuje skalę tego... tego cierpienia i tego męczeństwa, zgadza się. Tak, o to odwołuję, ale to jeśli Państwo pozwolą, to na ten temat kiedyś może osobno. Ja napisałem akurat ze dwie książki na ten temat właśnie porozumienia 14 kwietnia 50 roku. To nie chcę wchodzić w detalistykę, ale ma Pan rację, oczywiście to było to największe wewnętrzne rozdarcie prymasa Polski, czyli podjęcie decyzji o podpisaniu z stroną wiarołomną, stroną, która nie sygnuje z dobrą wiarą po swojej stronie tego dokumentu, tylko ze złą intencją, co jest oczywiste dla Kościoła w momencie, kiedy on ten dokument podpisuje. I jeszcze na dodatek, to tak na marginesie, skoro Pan już to wywołał, to cierpienie prymasa polegało na tym, że otrzymał on bardzo ostrą reprymendę ze strony dla niego najważniejszej w
w sensie autorytetu w Kościele, to znaczy sekretariatu stanu. To musiało być dla człowieka, który trzyma w sobie odpowiedzialność za Kościół w Polsce, bardzo tragiczny cios. Szczęśliwie, gdy komuniści go wypuścili i w kwietniu, maju 1951 roku prymas Polski udał się do Rzymu po raz pierwszy po podpisaniu tegoż porozumienia i mógł w związku z tym wyjaśnić okoliczności i przedstawić swój program ratowania Kościoła, nie na Marsie, tylko w konkrecie, prawda, historyczno-politycznym, no to Pius XII po tym spotkaniu wypowiedział to słynne słowo Polonia fara da se, znaczy Polska da sobie radę. Inaczej mówiąc, my w Watykanie nie wtrącajmy się, prymas ma rację. I od tej pory będzie to niejako takim przewodnim motywem w dyplomacji watykańskiej. Jak pamiętam, czytałem akta Kazimierza Pape z lat 60. i ambasador rządu polskiego na uchodźstwie pyta się arcybiskupa Samore, jakie są notowania prymasa po takich atakach ze strony komunistycznej w latach 60., również niestety ze strony części środowisk katolików świeckich w Watykanie, gdzie tam próbowano kompromitować prymasa. I on zaniepokojony pyta się arcybiskupa Samore, jakie są notowania prymasa, to mu odpowiedział takim bardzo ładnym zdaniem. Mianowicie, nawet jeśli prymas Polski nie ma racji, to w Watykanie on ma rację. I w zasadzie to zamykało całą, że tak powiem, taki miał już w tym momencie autorytet. Ale to była droga, to nie było tak, żeby właśnie otrzymać to, ten autorytet za darmo, tylko musiał bardzo ostro pracować, a czasem bardzo mocno pod górkę. Ale to na marginesie tego, o czym mówimy, choć oczywiście to się mieści właśnie w tej kategorii ekonomii krwi. To wszystko, o czym do tej pory też powiedziałem. Ten drugi polski patriotyzm, patriotyzm republikański, dzisiaj on jest szczególnie ciekawie odtwarzany, dyskutowany. Jest kilka co najmniej pism prawicowych, które próbują bardzo udanie zresztą odwoływać nas, Polaków, do tego patriotyzmu. Można powiedzieć, że początkiem tej próby była przede wszystkim taka autorefleksja oczywista dziś, ale paręnaście lat temu niestety nieoczywista, szczególnie dla naszych elit intelektualnych, czy jej części wiodącej. Mianowicie, że my nie musimy ani wchodzić do Europy, bo jesteśmy w tejże Europie. Nie mówię o dzisiejszym dniu, tylko mówię o stanie, tak powiem, intelektualnym lat 90., że nie musimy wchodzić do Europy, bo w niej jesteśmy i co więcej, nie musimy się uczyć demokracji, to raczej my byliśmy nauczycielami tego porządku organizacji społeczno-politycznej i warto, żebyśmy sobie niejako odtworzyli tę własną drogę do osiągnięć, które Europa Zachodnia była łaskawa zauważyć w wieku XIX, a myśmy to zrobili w wieku XVI. Więc jest pewna, że tak powiem, cywilizacyjna przepaść między Polską a resztą Europy Zachodniej, mówiąc w skrócie. I właśnie to jest ten polski drugi patriotyzm, to znaczy patriotyzm republikański. Odwołuje się on do przede wszystkim wieku XVI, i do tego fenomenu, który wówczas rzeczywiście był zauważany w Europie, Europie absolutyzującej się, w której w gruncie rzeczy nie istniała, czy pognębiona została idea odpowiedzialności za własne państwo. I idea republikańska zasadza się na stwierdzeniu bardzo jednoznacznym, że tym więcej wolności, im więcej odpowiedzialności. I nie dotyczy to władzy, króla, tylko dotyczy to, rzecz jasna, tego wielkiego stanu szlacheckiego, który w XVI i na początku XVII wieku liczył mniej więcej 10% ówczesnego społeczeństwa. We Francji po powstaniach, po rewolucjach 1830 roku, w wyborach brało udział
2% społeczeństwa. To jest ta różnica, że tak powiem, rozumienia tych dwóch pojęć. Im więcej wolności, tym więcej wolności, im więcej odpowiedzialności. I otóż w wieku XVI, tu na marginesie, przepraszam, że prywatę załatwię, mianowicie zostałem redaktorem naczelnym pisma Na Poważnie, miesięcznik o Polsce, historii i kulturze. I pierwszy numer tego pisma wyjdzie w Wielki Piątek. Zachęcam do lektury, rzecz jasna. Natomiast numer przewodni, czy temat przewodni tego miesięcznika, to jest reglamentowana rewolucja. Słucham, Teresa? 10 będzie w kioskach. Aha, 10 będzie w kioskach, tak, to prawda. Wielki Piątek ja będę miał w ręku jako redaktor naczelny, natomiast 10 będzie w kioskach. Zgadza się, Teresa ma bieżące wiadomości. Tak, bo tu parę osób jest, które są zaangażowane w tworzenie się tego miesięcznika, między innymi właśnie Teresa. I otóż w tym miesięczniku, który między innymi jest na temat reglamentowanej wolności, jeden z wiodących artykułów to artykuł pana profesora Jana Dzięgielewskiego właśnie na temat tej polskiej tradycji republikańskiej i tego, jak należy rozumieć obywatelskość i poczucie odpowiedzialności za własne państwo. I on pisze tam między innymi, rozpatrując tę kwestię wolności i odpowiedzialności, pokazuje, w jaki sposób władza królewska w XVI wieku niejako nieskora do reformowania systemu, czyli do realizacji postulatów szlacheckich, które ostatecznie znalazły się w latach 60. XVI wieku jako zestaw praw egzekucyjnych, dóbr i praw, władza królewska bardzo mocno, można powiedzieć, że korumpować chciała szlachtę poprzez przede wszystkim zabranie jej ciężarów. Poprzez to, żeby ona nie martwiła się o tą Polskę. Że oni sami się będą martwić. Że oni sami wszystko załatwią. A szlachta niech się nie przejmuje. I szlachta XVI-wieczna była przede wszystkim tą, która nie chciała się zgodzić na zbyt daleko idące na przykład formowanie wojsk zaciężnych, nie dlatego, żeby bała się o to, że Polska będzie zbyt silna w konfrontacji, nie wiem, ze sąsiadami, tylko dlatego, że pospolite ruszenie to jest objaw patriotyzmu i obywatelskiej powinności. Jak nie będziemy szli w pospolite ruszenie i nie będziemy walczyć o Rzeczpospolitą, nie będziemy mieli prawa od władcy dopominać się przestrzegania przez niego praw. Na przykład takich, jak żeśmy wywalczyli jeszcze w XV wieku i na początku XVI, czyli na przykład niełączenia stanowisk w imię, rzecz jasna, tego, co dopiero w XVIII wieku nazwie Montesquieu, to znaczy podziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Dlaczego szlachta już w XVI wieku to wiedziała, nie nazywając tego montesquieuszowskim podziałem władzy, bo rzecz jasna Montesquieusza znać nie mogli? Otóż dlatego, że zdawali sobie sprawę, że zbyt znaczna prerogatywy w rękach jednej czy dwóch osób de facto deformują republikańskie państwo. Czyli deformują właśnie tę przestrzeń, ten znak rozpoznawczy państwa, w którym dominuje wolność, a nie dominuje tylko i wyłącznie nakaz czy władcy życzenie. I stąd też prawa XVI-wieczne w egzekucji praw i dóbr sięgały tak daleko, że władza królewska, Zygmunt August konkretnie, kiedy już przeszedł Rubikon i znalazł się po drugiej stronie i wziął na siebie tę odpowiedzialność, by razem ze szlachtą te prawa wprowadzić, musiał też uznać i to, że przejawem obywatelskości i przejawem odpowiedzialności za państwo jest również prawo do nieposłuszeństwa wobec władzy państwowej. To jest element wolności republikańskiej. To znaczy z jednej strony odpowiedzialność za dobro, jakim jest państwo,
Z drugiej strony w związku z tym narzędzia posiadane do tego, żeby kontrolować władzę, w tym przypadku władzę królewską, jeżeli ta władza królewska łamie prawo, to obowiązkiem obywatelskim jest danie nieposłuszeństwa. No, znowu odwołujemy się do dzisiejszego dnia. Okazuje się, że Kraków i Warszawa to wspólna sprawa i odwołują się również do tego etosu patriotyzmu republikańskiego, choć może Adam do końca nawet tego nie wiedział, ale może wiedziałeś. Faktem jest, że odwołujesz się do tego etosu XVI-wiecznej szlachty, która właśnie zdawała sobie sprawę, że na tym polega polski patriotyzm, że należy być czasami nieposłuszny. To jest wpisane w prawo obywatela, jeżeli on chce być odpowiedzialny za własne państwo. Też warto sobie wiedzieć, że ta polska obywatelskość XVI-wieczna, rewelacyjna można powiedzieć w sensie intelektualnym, konfrontując to ze światem ówczesnym, dookoła się znajdującym. W związku z tym nic dziwnego, że taki Erasmus z Rotterdamu na początku XVI wieku, czy myśliciele włoscy na przykład XVI-wieczni, no traktowali Polskę jako pewien fenomen ustrojowy, do którego należy zdążać. Oczywiście nie byli w stanie, nie mieli siły. Państwo miało zbyt poważne instrumenty przeciwdziałania, to znaczy władza królewska. Ale w sensie traktatowym, teoretycznym, ówcześni myśliciele sięgali do Rzeczpospolitej jako właśnie do wzorca jakby intelektualnie wypracowanego ustroju państwa. W tym również zresztą mieściło się liberum veto. Liberum veto nie jest żadnym przejawem warcholstwa, tylko jest przejawem zrozumienia drugiej fundamentalnej zasady państwa republikańskiego, czy monarchii szlacheckiej w wydaniu obywatelskim, mianowicie tej drugiej wartości, to znaczy równość. Przy czym nie chodzi tutaj o równość w sensie majątkowym, bo na szczęście to nie byli marksiści, tylko równość rozumianą w sensie terytorialnym. To znaczy, jeżeli, terytorialnym, wyznaniowym, w każdym porządku, który w naturalny sposób dzieli ludzi. Otóż terytorialnie Kraków jest na południu, a Warszawa jest w centrum, prawda? I nie ma powodu, żeby było inaczej. To nie jest dyskomfort ani dla jednych, ani dla drugich. Jesteśmy równymi w swoich prawach do formowania celów polskiej polityki. I liberum veto było przejawem tego myślenia, że ziemie, czyli te miejsca samorządne, w których odbywa się proces myślenia na temat polskiego interesu, te ziemie mają równe, takie same prawo artykułowania swoich potrzeb. Nie ma tak dobrze, na przykład mówili w XVI wieku, że na wolnej elekcji, jeżeli odbywa się ona w Warszawie i przyjedzie 5 tysięcy czy 10 tysięcy szlachty polskiej z pobliskich majątków mazowieckich, żeby oni mieli przewagę tylko i wyłącznie dlatego, że ich jest więcej, bo mieszkają niedaleko. A to, że ci przyjeżdżający z Małopolski, a ci przyjeżdżający gdzieś tam z daleka, jeszcze gdzieś ze wschodu, a taki przyjazd pod Warszawę to nie jest problem jednego dnia, tylko to jest problem tygodni, których trzeba przebywać. To jest majątek, który trzeba na cele publiczne znaleźć, prawda? Przeznaczyć. To co? To, że oni z dalszej miejscowości wychodzą, to znaczy, że mają być gorsi, gorzej traktowani, mają nie mieć prawa decydowania o tym, co się nazywa Polską. I to był jakby porządek myślenia dotyczący równości. To znaczy równość ziem. Równość ziem, czyli tego samorządu lokalnego, z którego wypływała delegacja, wychodzili do Sejmu, potem wracali do sejmików relacyjnych. Osobno można byłoby oczywiście o tym długo myśleć. Grunt, że liberum veto nie było zjawiskiem patologicznym, tylko stało się nim w połowie XVII wieku, kiedy przestano jakby rozumieć zasadę równości, a próbowano prawo wykorzystać do złych celów. Jak zawsze prawo można wykorzystać do złych celów, jak się okazuje, że chce się coś złego zrobić. Ale nie samo prawo jest złe w tym momencie, tylko człowiek, który
je próbuje zdegradować i stworzyć z tego patologię. To zresztą też jest widoczne w dniu dzisiejszym. Państwo też sobie znajdą dobre przykłady. Ten republikański wariant polskiego patriotyzmu, czyli mówiąc w skrócie, reasumując, odniesienie się do państwa jako do bytu wspólnego, jako do bytu, z którego kondycja jest moim obowiązkiem, wypływa z myślenia takiego, że państwo jest dobrem wspólnym. W związku z tym ono nie należy się jakiejś elicie władzy, jakimś premierom, ministrom i tak dalej, tylko ono się należy nam, obywatelom. W związku z tym my jesteśmy odpowiedzialni i nikt nas z tej odpowiedzialności zwolnić nie ma, nie tylko prawa, ale mu nie wolno. Jeżeli zwalnia, to my się nie pozwalamy zwolnić. Na tym polega ten system republikańskiej niejako naszej pamięci o polskim patriotyzmie. I w końcu trzeci patriotyzm, przyznam od razu szczerze, że jest mi on najbliższy, mnie osobiście jako Janowi Żarynowi, no też wolno być patriotą w jakiś tam sposób, a nie we wszystkich odsłonach naraz. Niewątpliwie jest to mi najbliższy, czyli narodowo-demokratyczny, który ja nazywam równolegle patriotyzmem samorządnym. Otóż niewątpliwie ojcami tego patriotyzmu samorządnego z jednej strony byli działacze społeczni, gospodarczy zaboru pruskiego. Jeżeli Państwo pamiętają taki film świetny niegdyś Stefana Bratkowskiego, no niestety dzisiaj zapomniał się ten człowiek, skąd sam wychodzi intelektualnie, z jakich przemyśleń. Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Niewątpliwie to jest właśnie ta tradycja polskiego patriotyzmu samorządnego. To znaczy zabudowywania przestrzeni, która jest albo obudowana przez państwo opresyjne, czyli okupacyjne, czy państwo zaborcze, albo zabudowywanie tej przestrzeni społeczno-gospodarczej przez również, czy również w czasie, kiedy mamy wolne i niepodległe państwo, ale ono nie ma obowiązku, ale co więcej, nie ma też prawa wtrącać się do tych przestrzeni, gdzie obywatele sami potrafią sobie poradzić. Bo patriotyzm polega na tym, żeby aktywizować społecznie, zadaniowo Polaków i żeby te zadania były wypełniane nie przez państwo, tylko przez oddolne obywatelskie inicjatywy. Ponieważ celem tego patriotyzmu samorządnego jest cały czas zabudowywanie czegoś, co nazywamy wspólnotą narodową. Czyli tak jak w republikańskim patriotyzmie punktem odniesienia jest państwo, tak w patriotyzmie narodowo-demokratycznym, tym właśnie samorządnym, celem jest niezapominanie o tym, że jesteśmy Polakami jako wspólnota narodowa. I w związku z tym sami sobie świadczymy. Sami sobie tworzymy i zabudowujemy przestrzeń własną energią i aktywnością. I to jest najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Właśnie ci Polacy zaboru pruskiego, którzy w warunkach opresyjnego państwa tworzą kasy zapomogowo-pożyczkowe, tworzą zjawiska, które polegają na wzajemnym wspieraniu się na przykład upadających ziemian, żeby oni nie sprzedawali ziemi Hakacie i żeby nie germanizowana była ta polska ziemia wielkopolska. I oczywiście w formule dużo, dużo doskonalszej ten pomysł samorządnej Rzeczpospolitej, ale właśnie jako narodu, powołała do życia Liga Narodowa, czyli tych trzech wielkich polskich przywódców Ligi Narodowej, Jan Ludwik Popłaski, Zygmunt Balicki i Roman Dmowski. Tak jak symbolem tej insurekcyjnej drogi polskiego patriotyzmu dzisiaj jest Adam Jerzy Czartoryski, czy Józef Piłsudski, czy Jerzy Giedroyć i chwała im jak najbardziej za to, że nam dali te wskazówki dotyczące tegoż patriotyzmu insurekcyjnego, to bez wątpienia ten patriotyzm samorządny to jest właśnie dzieło tej wielkiej trójki Polaków, czyli Jan Ludwik Popłacki, Zygmunt Balicki i Roman Dmowski. W programie Związku Ludowo-Narodowego, pierwszym programie
narodowej demokracji w wolnej Polsce, II Rzeczpospolitej, jednym z najważniejszych punktów była walka o to, żeby naród polski miał przestrzeń samorządową. To znaczy, żeby państwo tworzące się w warunkach konstytucji marcowej, bardzo demokratycznej, żeby to państwo demokratyczne tworzące się w warunkach najpierw Sejmu Ustawodawczego, a potem konstytucji marcowej, nie zawłaszczało przestrzeni publicznej samym sobą, tylko żeby otwierało niejako drogę do budowania samorządnego życia społecznego, kulturalnego, politycznego. I proszę na przykład zauważyć, że z jednej strony w ustawodawstwie II Rzeczpospolitej będziemy mieli zapisy, a potem praktykę mówiącą o nauczaniu powszechnym, czyli o tworzeniu szkół powszechnych. Przed reformą jędrzejewiczowską, po reformie jędrzejewiczowskiej będzie to trochę inaczej wyglądało, ale to będzie niejako wpisane w obowiązek państwa. Ale jednocześnie cała przestrzeń II Rzeczpospolitej jest zabudowana przez stowarzyszenia, które równolegle realizują ten program wychodzenia z analfabetyzmu, szczególnie na terenie zaboru rosyjskiego, gdzie tutaj te patologie pokoleniowo niejako były zauważalne. I tymi stowarzyszeniami na przykład jest Polska Macierz Szkolna. Polska Macierz Szkolna, wielka organizacja społeczna, która wytwarzała szczególnie na terenach Kresów, a więc na tych terenach najtrudniejszych do zagospodarowania tego zobowiązania przez państwo, tworzyła warunki do tego, żeby z jednej strony powstawały grupy nauczycielskie, z drugiej strony powstawały programy, z trzeciej strony tworzono cały zestaw pomocy nauczycielskich, ale także tworzono takie pozytywne trójki, mianowicie trójka raczej wiąże się z czymś negatywnym, ale w tym przypadku ewidentnie pozytywnym, mianowicie trójka wzajemnie ucząca się, mianowicie to był taki taka propozycja na Kresach tworzona na terenie małych miasteczek i wsi, polegająca na czymś, co można by nazwać też łańcuszkiem świętego Antoniego. Mianowicie trójka ludzi uczyła się podstaw alfabetu, czytania, pisania, pierwszych czytanek i tak dalej. To głównie było w świecie dorosłych, rzecz jasna, którzy byli zaniedbani właśnie edukacyjnie po czasach rozbiorów. I ta trójka uczyła się samodzielnie. Polska Macierz Szkolna dostarczała im narzędzia w postaci książek, w postaci różnego rodzaju pomocy naukowych. Oczywiście biblioteki, którą zakładano, no ale żeby wejść do biblioteki, to najpierw trzeba było nauczyć się czytać i pisać. W związku z tym ta trójka się uczyła, jeden z nich był już wyuczony i uczył pozostałych dwóch swoich sąsiadów w tejże wsi. Po jakimś tam czasie każdy z nich tworzył własną trójkę. Następnie z tej własnej trójki tworzyło się łańcuszek świętego Antoniego i w ten sposób cała wieś w ciągu jednego, dwóch, trzech lat dorosła, część była nauczona. To jest właśnie ta praktyczna samorządność. Polska Macierz Szkolna tylko niejako dawała instrumenty, dawała narzędzia i też nie była organizacją państwową, tylko społeczną. Na czele tejże Polskiej Macierzy Szkolnej w latach II Rzeczpospolitej stał Józef Semler Domski, człowiek politycznie związany z narodową demokracją, ale nie było to istotne, bo to nie była struktura partyjna. Natomiast człowiek, który państwu jest doskonale znany z jednego wydarzenia, w którym wziął udział, to jest jeden z 16 aresztowanych, potem sądzonych w Moskwie w 1945 roku. Znalazł się tam jako tłumacz w tych polskich uczestników tych rzekomych rozmów politycznych w Pruszkowie. Ale to oczywiście na marginesie. Jak państwo doskonale wiedzą, ta samorządność II Rzeczpospolitej przełożyła się na bardzo fenomenalne zjawisko pod tytułem Polskie Państwo Podziemne. To znaczy okazało się, że właśnie to niezawłaszczone państwo, czy niezawłaszczające państwo z całego społeczeństwa, chociaż niestety obóz sanacji miał antysamorządne
tendencje, bardzo ostre, tylko że oddolnie społeczeństwo mu nie pozwalało na to, na szczęście, temu Szobozowi. Otóż dzięki temu właśnie, że ta samorządność w konfrontacji z obozem sanacyjnym wygrywała, mieliśmy taki fenomen w czasie II wojny światowej, jak Polskie Państwo Podziemne, czyli struktura państwowa wytworzona przez obywatelską umiejętność samorządnego kreowania instytucji. Bo przecież to nie były gmachy z pieczątkami i dzisiejszymi znakami Najwyższej Izby Kontroli i tam innymi instytucjonalnymi, bardzo ładnie wyglądającymi tabliczkami, tylko to były piwnice, konspiracyjne mieszkania, a cała struktura była w ludziach, była w przekazie między ludźmi. Tak mocno zorganizowana była ta przestrzeń, że dokładnie funkcjonowało to państwo tak, jakby miało aparat biurokratyczny, jakby miało od pań maszynistek i pań przynoszących ważne przedmioty toaletowe i użytku w biurach niezbędnego z kawą i herbatą po prezesów, dyrektorów, premierów i ministrów. Tego wszystkiego nie było i było w polskim państwie podziemnym jednocześnie. To jest ten fenomen samorządności polskiej. Oczywiście on wiąże się w sensie intelektualnym i etycznym przede wszystkim z tego porządku, w którym myśmy funkcjonowali od wielu, wielu setek lat, a który to porządek chrześcijański został bardzo ładnie rozpisany w nowoczesnym polskim i powszechnym kościele w wieku XIX i XX. Jako pierwszy uczynił to papież Leon XIII w Rerum Novarum encyklice 1891 roku, a później pogłębił to nauczanie o samorządności papież Pius XI w Quadragesimo Anno i zasada, którą Kościół wówczas wypracował, a która okazała się, że w narodzie polskim jest od wielu, wielu pokoleń, to jest zasada samorządności, którą oni nazwali, kolejni ojcowie święci, zasadą pomocniczości. To znaczy zasada, w której państwo pomaga, a nie przeszkadza aktywności obywatelskiej, mówiąc w skrócie. To jest też ten polski wkład, to polskie dziedzictwo, jeśli chodzi o uczenie patriotyzmu samorządnego i uczenie za tym pośrednictwem również roli człowieka i roli państwa. Bo jak państwo doskonale wiedzą, to papież Pius XI między innymi tego wszystkiego, co tam napisał, nauczył się tu nad Wisłą, jako Achilles Ratti, stąd wydobył tę swoją wiedzę o tym, jak należy w gruncie rzeczy zabudowywać tę przestrzeń, jeśli chodzi o zadania katolika chrześcijanina. Czyli jak państwo widzą, jeżeli byśmy sobie podsumowali ten nasz patriotyzm, to w gruncie rzeczy można powiedzieć, że jesteśmy jak każdy inny naród wyjątkowi, ale jednocześnie oczywiście nie zabierajmy prawa Francuzom, Niemcom, Rosjanom i innym, żeby oni sami też odkrywali w sobie swoje własne wielkie pokłady patriotyzmu, które mają i które też wyrastają z ich historii. Natomiast nie ma cienia wątpliwości, że mamy prawo do tego, żeby sobie ten patriotyzm nazywać po polsku, a nie nazywać tak, jak chce encyklopedia jedna czy druga, czyli nazywać w sposób socjologiczno-politologiczny, tak jakby ten wyraz nie miał żadnej treści. No mam nadzieję, że dla państwa ma treść, a ja państwu w tym nie przeszkodziłem, tylko pomogłem, żeby ta treść nabrała jeszcze dodatkowych barw. Dziękuję bardzo serdecznie.